W ostatnich latach policja rekrutuje funkcjonariuszy w kolejnych naborach, które są prowadzone kilka razy w roku. Proces ten ma jednak charakter ciągły, zatem w każdym momencie chętni do tej służby mogą złożyć stosowne dokumenty kandydackie. Obecnie trwa właśnie rekrutacja po zamrożeniu tych działań spowodowanych kryzysem COVID-19. Wznowione zostały procedury rekrutacyjne dla kandydatów do służby w policji, dlatego zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą uzyskać jakichś dodatkowych informacji do bolesławieckiej jednostki. Oczywiście cały proces rozpoczyna się od tego, że należy określone dokumenty złożyć w kadrach Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, a następnie kandydat kierowany jest na testy sprawności fizycznej, testy z wiedzy, a także testy psychologiczne i komisję lekarską. Warto już wcześniej zapoznać się z tym, jakie wymagania stawiane są przyszłym policjantom. Informacje o tym, jakie szczegółowe warunki, a w tym te dotyczące sprawności fizycznej i stanu zdrowia, kandydat powinien spełnić, można znaleźć na witrynie internetowej Bolesławieckiej Komendy Powiatowej Policji bądź na witrynie Komendy Głównej. Następnie wyjeżdża na szkołę, gdzie zdobywa wszystkie umiejętności oraz niezbędną wiedzę do służby w policji i taki policjant wraca już do macierzystej jednostki i rozpoczyna służbę. Aby móc wcześniej przekonać się, czy faktycznie wyobrażenia o służbie w policji odpowiadają rzeczywistości, kandydaci mogą też przyjść do komendy i zadać pytania dotyczące tej służby. Można też wtedy zweryfikować wątpliwości, które dotyczą warunków przyjęcia i późniejszej pracy.